Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mam odcinek, który chciałbym omówić. To jest właściwie jeden lot Awatom, który robiliśmy wczoraj przed zachodem słońca. I Awata w tej chwili osiągnąłem taki stan, że jestem niemal zadowolony w 100%. Tu oczywiście jeszcze ekspozycja, trochę prześwietlone były te ujęcia, ale to nie sposób też zapanować nad tak kontrastowym środowiskiem jak to. To, co zrobiłem przede wszystkim, to przestawiłem rejty i te rejty są w tej chwili delikatne. Ja Wam pokażę w opisie pod filmem dokładnie, jakie wartości ustawiłem. To jest jedna rzecz. Druga to kupiłem Hero 10 i rozebrałem, czyli kamera, która zarejestrowała te ujęcia, to właśnie GoPro Hero 10, dlatego że dla mnie jest idealnym takim połączeniem ceny, bo kosztuje około 2000 w tej chwili, w stosunku do jakości. Wiadomo, że 11 jest dużo droższa, nieco lepsza, ale odpuściłem sobie, stwierdziłem, że jednak 10 zestawię. No i tutaj między innymi testowałem zasięg, jak widzicie. Także ujęcia są z GoPro stabilizowane, to są ujęcia w 4K w 50 klatkach W, bez stabilizacji nagrywane i stabilizowałem w postprodukcji w programie RealSteady. Natomiast już resztę, jeżeli chodzi o korekcję kolorów, robiłem w Final Cut Pro i montaż również. Tutaj w tej części starałem się sprawdzić zasięg mniej więcej Awaty i cały zasięg utrzymywał się na kilkaset metrów. Tutaj odleciałem mniej więcej na 400-500 metrów może. Słychać ją było doskonale, natomiast już była dość daleko i stwierdziłem, że tam na cypelek mogę polecieć, bo tam nie było ludzi, ale to wystarczy jednak, prawda? Wystarczy tych przygód, bo to jest Awata, która dojechała do mnie po wymianie z DJI Care. Także super się sprawuje, jestem zadowolony. I to, co robiłem w dalszej kolejności, to rozebrałem tą kamerę Hero 10. Mam odcinek na ten temat, więc można sobie podpatrzeć, w jaki sposób ją rozbierałem. Mam ramkę, obudowę z firmy Nameless RC razem z BAC, czyli z jednostką zasilającą. I to całkiem dobrze działa, bez problemu. Natomiast musiałem rozebrać tą Awatę nową, która do mnie przyjechała z wymiany i tam pociągnąłem zasilanie do rozebranego GoPro, bo wiadomo, że cała kamera Hero waży 10 158 gramów, a ja osiągnąłem tutaj masę około 31 gramów, także jest naprawdę duża różnica i lata się swobodnie, lata się na duży zasięg, jak widać. Przede wszystkim jest stabilny lot, doskonała jakość, jeżeli chodzi o widok, podgląd w goglach, i to są te główne zalety. Dodatkowa rzecz, że mamy te tryby stabilizacji, czyli mamy zarówno panic button, jak i możemy też latać z początkującymi ludźmi, czyli w trybie N czy w trybie sportowym można im przełączyć i dla nich to też jest kupa frajdy i bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o to. Tutaj w tej drugiej części starałem się pociągnąć Awatę mocniej, czyli przechodziłem pomiędzy drzewami, tutaj koło tego kosza na śmieci i bardzo nisko obok przeszkód. Starałem się tak wycisnąć z niej co tylko mogłem. Ona tu jeszcze nie jest przestawiona na FCC. Wcześniejszą, którą utopiłem, miałem przestawioną na FCC, natomiast tutaj nie było to przestawione. Jeszcze nie zdążyłem, ale i tak sprawuje się świetnie i bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o to, co tutaj mamy. To, co mógłbym powiedzieć, na pewno trzeba uważać tutaj na crashe, trzeba mieć trochę wyczucia. Jeżeli latamy z rozebranym GoPro, to też nie jest tak, że wszystko nam wybaczy, bo na przykład już przy mocniejszym crashu może być po płycie czy po optyce, bo to są jednak części, które nie są osłonięte, nie są wrażliwe i też nie są wodoodporne, czyli podczas deszczu czy przy zatopieniu kamery niestety będziemy mieli utratę. Natomiast ja już rozbierałem czwartą GoPro, rozbierałem szóstkę, ósemkę, dziewiątkę i teraz dziesiątkę. Mam do tego wprawę i nie obawiam się, bo naprawdę warto. Przed rozebraniem kamery trzeba zrobić dwie rzeczy. Przede wszystkim zaktualizować oprogramowanie i też wgrać GoPro Labs. To jest takie oprogramowanie, które umożliwia porozumiewanie się z kamerą, komunikację poprzez generowane kody QR, czy to do ustawień, czy do innych parametrów, które chcemy zmienić, które chcemy uzyskać już w samym rozebranym GoPro. Jeżeli chodzi o Awatę, jest to CineWhoop, czyli to jest dron, który lata głównie blisko
przeszkód, ma osłony i pod tym względem jest ok. Ja jestem z niej zadowolony. Parę rzeczy, do których można się dowalić, to m.in. fakt, że w zestawie combo nie ma zwykłego kontrolera, czyli FPV, Remote Controller 2, trzeba było dokupić to. To jest wielki, moim zdaniem, błąd, który popełniła firma DJI, wypychając nam te kontrolery, motion kontrolery, nie nazwa ich inaczej, bo jest trochę określeń, m.in. Mr. Steel ostatnio nazwał trochę inaczej tą aparaturę. I to jest ta jedna rzecz. Druga, że dron jest głośny. Nie ma się co czarować, jest bardzo głośny. Jakość kamery tej pierwotnej, dużo osób chwali. Dla mnie ta kamera jest zbyt ciemna i ma zbyt słaby zakres dynamiczny. Gubi w cieniach głównie detale, więc dlatego latam z Hero 10. I to jest to, co chciałem wam przekazać, te uwagi. To jest też dron nie dla każdego. Jeżeli ktoś chce się nauczyć FPV, to jest świetny i na pewno daje radę. Natomiast nie jest to dron dla każdego i trzeba być świadomym, do czego on służy, jak go możemy wykorzystać. Wtedy będziemy się z niego w pełni cieszyli. I to są te wrażenia z wczoraj. Ja używam Awaty od początku właściwie, od czasu jak tylko się ukazała na rynku. Jestem mega z niej zadowolony, dużo już lotów odbyłem. Fajnie trzyma, świetny zasięg, tak jak powiedziałem, doskonały podgląd na goglach i te tryby inteligentne, plus do tego kamera, którą dołożyłem, to jest doskonałe combo i nie potrzebuję nic więcej, żeby zrobić naprawdę super wycieczki wirtualne czy zlecenia na social media lub podobne tematy. Jest to kompletne rozwiązanie, z którego jestem mega zadowolony. Oczywiście nie zastąpi to 5-calowego czy 6-calowego quada, bo to jest zupełnie inna klasa, ale na to, co mamy tutaj, na małego cineupa jest ok. Pozdrawiam wam, wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Cześć!